Hej wszystkim, tu Glitch i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z MSP2 Beta. W moim poprzednim odcinku, w którym pokazałem wam, jakby mogła wyglądać Pixie Star na MSP2, miałem dużo próśb o to, abym stworzył Zakaskaja na MSP2. Szczerze, początkowo nie chciałem tego robić, bo mimo tego, że chłopcy, może oprócz tego, są mega ładni na MSP2, w odróżnieniu do dziewczyn, to wciąż pod względem ubrań jest bieda. Ale że w sumie jest to tak jakby jakiś challenge, to podejmę się go i postaram się dziś stworzyć Zakaskaja na MSP2. Zapraszam! Jak już mówiłem, w Zakaskaju jest trudne to, że on jest mega prosty i nie ma on czegoś takiego w swoim wyglądzie, o co mógłbym się zahaczyć. Pixie przykładowo ma różowe włosy i ten cały swój strój makijaż. Zak to tylko Zak. Standardowo zaczniemy od skóry. Przyznam się, że skórę wybrałem wcześniej i myślę, że to właśnie będzie ta skóra. Ponieważ tworząc Pixie wziąłem inną skórę i potem ją zmieniłem, a potem przy montażu stwierdziłem, że jednak tamta skóra była dobra. Więc jeśli chodzi o Zaka, to tą skórę wybrałem od razu. Co do oczu, nie będę wiele zmieniał oprócz koloru, ponieważ Zak ma oczy zielone. I to jest chyba nawet ten sam odcień, co ma Zak, albo przynajmniej bardzo podobny, więc Powiem wam, że ta postać całkiem mi się dobrze wylosowała, bo Zak ma mega dziwny nos i jest mega podobny do tego nosa, więc idealnie. Teraz brwi. Myślę, że te brwi będą chyba najlepsze. Zak ma dość krzaczaste brwi i ma je dość dużo zawinięte, więc one są chyba najlepsze, serio. No i usta wezmę te, bo Zak się nie uśmiecha. Ale na pewno te oczy powiększę, żeby były takie słodkie i ładne, bo to według mnie wygląda super. Włosy. Zak ma dość taką, jakby to powiedzieć, okropną fryzurę. Nie wiem, czy znajdę takie coś na MSP. Ponieważ te fryzury są aż tak bogate. Nie wiem, kto w ogóle wybrałby tą fryzurę na początek, ale są gusta i guściki mniejsza. Ale myślę, że najbardziej pasującą fryzurą byłaby ta fryzura. I oczywiście włosy zmienię na brązowy. Chociaż Zak nie ma typowego brązowego, bo jest to zmieszane z takim blondem. No ale póki co tego nie mogę zrobić, więc biorę te włosy. Ubranie. Jak już mówiłem, Zak nie ma takiego specjalnego własnego ubioru, ponieważ jego ubiór jest taki zwykły, nie ma nic w nim takiego specjalnego. Po prostu ma on taki garnitur, który jest niebieski i błyszczący, plus podkoszulek i słuchawki i czarne trampki, to jest tyle. Serio, Zakaska jest chyba najbrzydszą postacią na MSP, jaka mogła być. Więc muszę znaleźć koszulkę, która będzie miała jakąś kurtkę na sobie. A mamy takie trzy. I nie wiem jak wam, ale ta podoba mi się najbardziej i myślę, że z tą mogę zrobić najwięcej. Tu zaczynają się schody, ponieważ Zak ma te swoje błyszczące drobinki na tej całej kurtce, którą ma na sobie. A ta kurtka jest zwykła, bez niczego, więc muszę znaleźć ten dobry odcień, żeby to jakoś ładnie wyglądało i nie było kiczowate. Co będzie ciężkie w jego przypadku. Myślę, że ten ostatni odcień granatowego będzie jak najlepszy. Koszulka oczywiście musi być biała. Zastanawiam się, co zrobić z tym suwaczkiem, ponieważ on czegoś takiego nie ma. Ale skoro nie ma on tego błysku, to mogę przerobić na błysk i to będzie białe. Co do spodni, chłopcy mają tutaj o wiele lepiej, ponieważ te spodnie i wszystko są o wiele ładniejsze niż dla dziewczyn. Ale wciąż nie wiem, czy znajdę tutaj takie coś, co będzie odpowiednie. Waham się między tymi spodniami a tymi, ale chyba wybiorę też dziurą. Buty. Oczywiście buty to są trampki, które są czarne, więc tutaj nie ma żadnego większego halo. Więc ja utworzę konto i zaraz do was wracam. Jestem już w grze i oczywiście nikt był zajęty, więc mamy Zakaskaja. Dosłownie. Story time. Byłem w sklepie i spędziłem tam dobre 10 minut szukając czegoś lepszego. Jedyne co znalazłem to te włosy, ale wyglądały one jednak kijowo, a z ubrań jeśli coś było to dla VIP lub za diamenty. A wklejenie tego wszystkiego tylko niepotrzebnie sztucznie wydłuża film, więc przejdźmy do zakończenia. Myślę, że Zak jest gotowy w 100%, więc poszło szybciej niż myślałem, mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie zbyt krótki, ale wow. Mi osobiście Zak nawet się podoba, a myślałem, że będzie o wiele gorzej. Więc myślę, że póki co w tym odcinku to będzie na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli macie jeszcze jakieś propozycje, jaką mógłbym stworzyć na MSP2, albo co mógłbym nagrać na MSP2, piszcie śmiało. A jeśli macie jakieś pomysły na ulepszenie gry, piszcie hashtag pomysł MSP2, a ja najlepsze propozycje wyślę do moderacji. Więc to było tyle, dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Subskrybuj, lajkuj, komentuj, no i na razie, pa pa.